Ja go widziałem przed wojną blisko raz, ale w dosyć takiej specyficznej sytuacji. Mianowicie dla Marszałkowski 150 taki był dom Herzego, dom mody. Tak wszyscy się moi tam, moje pokolenie starsze, matka i tak dalej, to się ubierały u Herzego, ale on zbankrutował. I w tym domu postanowiono urządzić na pierwszym piętrze salon elektrowni warszawskiej. Chodziło o popularyzację ogrzewania elektrycznością. Bardzo ładnie ten salon został urządzony. Myśmy tam jako pluton taką kawiarenkę urządzili, że jak ktoś tam przychodzi, żeby sobie kawę wypił. I na otwarciu tego salonu przyszedł Starzyński. Ja stałem dosyć blisko tych schodów, po których się później wchodziło. I to był pierwszy wypadek w Warszawie, że nie było taśmy przecięcia nożyczek, tylko komórka, fotokomórka była. Także on, Starzyński, przeszedł przez tą linię i wtedy zapaliło się światło i tak dalej. To było pierwsze zetknięcie ze Starzyńskim. Drugie na wystawie tam kupiectwa na Dynasa, właśnie były takie czasem wystawy urządzone, to widziałem go. Natomiast on miał tą szaloną plus jako tego typu prezydent, że no miał poparcie rządu, prawda, sanacyjnego, więc to było. Poza tym komisaryczny to nie miał żadnych kłopotów z jakimiś radnymi, którzy się buntowali, bo poprzednie układy były takie, że były no, partie polityczne, które wybierały, prawda, prezydenta i tak dalej. Wobec tego były kłótnie, były to, a on to wszystko to jego już nie dotyczyło, komisaryczny zarząd. Natomiast on prawdziwie tak tą Warszawę pokochał, prawda, i postawił sobie jako zadanie, że trzeba z tego miasta zrobić miasto europejskie. Za jego czasów przebito Marszałkowską Ogród Saski. Później bardzo ważny odcinek komunikacyjny, że z Placu Krasińskich nie można było dalej jechać, bo były kamienice. Teraz jest Sąd Najwyższy, prawda, jest przebity. Dopiero za Starzyńskiego wykupiono tą kamienicę i przebito tunel, przez który można było tramwaje puścić na Żoliborz. To jest olbrzymia sprawa komunikacyjna, prawda? Później powstała linia średnicowa, no szalenie ważna, prawda, połączenia Pragi z Warszawą, linią średnicową i w końcu najważniejsza może, że dworzec centralny projektu Przybylskiego, Czesława, który miał to nieszczęście, że był rozebrany szereg lat przedtem i był prowizorycznie w okolicach Chmielnej zbudowany drewniany taki dworzec. Dopiero te Przybylskiego był z prawdziwego zdarzenia dworzec, który potem wysadzili po powstaniu Niemcy, prawda? Więc to były te zdobycze niewątpliwe Starzyńskiego. No, umiał zachęcić warszawiaków, żeby balkony były w tych kwiatach, prawda? I to było bardzo, bardzo przyjemne. Przyczynił się do tego, że odkryto te mury na Starym Mieście, co prawda kawałek, bo całe podwale było zabudowane, ta prawa strona. Ja uważam, to jest najpiękniejsze miejsce w Warszawie w tej chwili, że te mury są odkryte. Zrobiono tylko ten barbakan. No i oczywiście w kabarecie powiedziano nowe, stare mury. No bo musi te cegły, no i tak dalej. No niemniej jednak, poza tym jeszcze wyczytałem w tych wspomnieniach o Starzyńskim, że on taką od razu wizję urbanistyczną sobie przemyślał. Był pan właśnie może na tej wystawie. I nie poprzestał na tym, że się mówi, że trzeba to zmienić, tylko się udał do kompetentnych partnerów, mianowicie do środowiska architektów polskich, prawda, które było bardzo poważnym stowarzyszeniem i gromadziło naprawdę wybitnych i urbanistów, i architektów. I oni bardzo Starzyńskiego popierali w tych różnych właśnie pomysłach, prawda? Także nie było tam jakiejś improwizacji, że jakieś projekty takie nierealne czy nieudolne były przeprowadzone. Natomiast miał te trudności, że no większość posesji była w rękach prywatnych, także chcąc postawić jakiś budynek okazały państwowy, trzeba było szukać miejsca, gdzie był grunt państwowy, no żeby nie przepłacać tych. I dlatego sądy na przykład, które są
no wielkim budynkiem i Pniewskiego, prawda, projektu, są były Naleśnie ulicy, teraz Solidarności, właśnie wykorzystana była działka, no i one tak stały dosyć niefortunnie między innymi kamienicami, a nie jakoś, ale on przyczynił się, że Muzeum Narodowe zostało, prawda, w tempie przyspieszonym zbudowane, uporządkowanie nad Wisłą tych wszystkich rzeczy. Myśmy, jak w szkole byłem, to jedną gwiazdkę zainicjowała szkoła, żeby nasza klasa urządziła choinkę dla biednej takiej szkoły na Rybakach. Teraz nikt w Warszawie nie wie, gdzie były Rybaki. To było u podnóża Zamku Królewskiego. I to była najniżej położona taka dzielnica Warszawy, gdzie często powódź, jak Wisła, to zalewało. Taka biedna okolica, no właśnie dlatego tę szkołę wybrano. No więc on właśnie zmienił, że to wybrzeże Wisły nabrało zupełnie innego charakteru. Także no moim zdaniem zapisał się no bardzo, bardzo dobrze dla Warszawy.